Ozuzeli, niewielkiej miejscowości na pograniczu Podlasia i Mazowsza, kardynał Stefan Wyszyński mawiał, że to miejsce jego podwójnych narodzin, ku życiu i poprzez sakrament Chrztu Świętego ku Bogu. Uroczystość 90-lecia święceń kapłańskich Stefana Wyszyńskiego zgromadziła w Zuzeli wielu znamienitych gości. Mszę świętą w miejscowym kościele sprawował kardynał Gerhard Müller, prefekt Kongregacji Nauki i Wiary, czyli jeden z najbliższych współpracowników papieża Franciszka oraz jego poprzednika Benedykta XVI, a homilię wygłosił kardynał Kazimierz Nycz, metropolita warszawski, zdaniem którego Stefan Wyszyński przeprowadził Polskę przez trudne lata komunizmu. Im bardziej poznaję jego życie, jego zapiski, bo wtedy dopiero widać, jakie on przeżywał dylematy, jakie przeżywał kłopoty i jakie przeżywał, jak przeżywał odpowiedzialność za Kościół, bo to nie było tak prosto. On widział, pamiętał, co się stało na Węgrzech, a chciał Kościół w Polsce przez to ochronić. To, co mówiłem w kazaniu, dotyczyło zwłaszcza lat 50-53, kiedy mianowicie wielu, ba, także księży biskupów, było zdania troszkę przeciwnego, żeby nie zawierać układu z komunistami, porozumienia z diabłem się nie pretraktuje. On jednak zrobił to, co zrobił, wiedząc, że trzeba dać Kościołowi w Polsce czas. Czas na przygotowanie się w tym decydującym starciu, które nastąpiło, on go przewidywał. I w związku z tym to jest pewnie jakaś tam dyrektywa czy przykład na nasze czasy, że Kościół musi rozmawiać ze światem, jakikolwiek ten świat jest, bo my jest do niego posłany. Do wszystkich jest posłany Kościół, bo Chrystusowi zależy na zbawieniu każdego człowieka, ale równocześnie w momentach granicznych, kiedy przychodzi ta sytuacja, trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi, musimy go naśladować w tym, co on powiedział, nie możemy dalej. Powołał się przy tym na słowa świętego Piotra Apostoła, który powiedział, trzeba nam słuchać bardziej Boga niż ludzi. I w tym znaczeniu myślę, to połączenie dialogu, szukania mostów, gdzie one tylko są możliwe, nie zamykanie się, nie tworzenie getta z kościoła, a równocześnie ta roztropność, bo można otworzyć okna w domu, ale wtedy przez te okna, jak człowiek otworzy je w nieodpowiednim czasie, nieroztropnie, mogą śmiecie nawpadać, więc kościół musi być otwarty, bo jest wieczernikiem otwartym aż do końca czasów, ale musi to być otwartość mądra, z którego to wieczernika otwartego kościoła wychodzą ludzie dobrze przygotowani do apostołowania w świecie. Natomiast jeżeli by wychodził człowiek, który jest słabej wiary, słaby w postawach moralnych, to bardzo łatwo go świat wywróci i przewróci. A więc połączenie tej roztropności, mądrości, z tym idźcie i nauczajcie wszystkie narody. To jest przesłanie główne papieża Franciszka. Ewangelizacja, ewangelizacja, jeszcze raz ewangelizacja. Stefan Wyszyński powitał świat 3 sierpnia 1901 roku. W dniu urodzin przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa Wojciecha Owczarka. 2 miesiące później niż jego koledzy z seminarium, bo zgodnie z ówczesnym prawem kościelnym przyszły duszpasterz musiał mieć ukończone 23 lata. Podczas uroczystej mszy świętej poświęcone zostały witraże przedstawiające drogę życia Stefana Wyszyńskiego. Była Zuzela, lata dziecięce były. 9 lat w Zuzeli Stefek spędził ze swoimi kochanymi rodzicami, Stanisławem i Julianną i rodzeństwem. I na tym pierwszym witrażu to tam widzimy całą rodzinę państwa Wyszyńskich. Dzisiaj, kiedy jest kryzys rodziny w Polsce, po 100 latach od tamtych wydarzeń początku XX wieku, jest okazja pokazać, że tak wyglądała polska rodzina. Pomimo tego, że była pod zaborami w tym czasie, wiemy, że Zuzela była pod zaborem rosyjskim, a mimo wszystko była wiara, był patriotyzm i w sercach takich ludzi wszystko było przechowywane pięknie, by później mogła nadejść wolność. I później, jak widzimy na tych witrażach, były kolejne etapy życiowe, bardzo ważne dla Stefana Wyszyńskiego. Już jako kapłan, dzisiaj głównie właśnie zbieramy się w Zuzeli po to, żeby przypomnieć 90. rocznicę święceń kapłańskich. To Włocławek, jest to w drugim witrażu ukazane, w trzecim witrażu jest ukazany już jako biskup, biskup lubelski, czwarty witraż już jako arcybiskup, metropolita, gnieźnieńsko-warszawski, prymas Polski. Później
takie trochę trudne czasy, o czym kaznodzieja ksiądz kardynał Kazimierz Niecz wspomniał, że były czasy uwięzienia. I najpierw daliśmy jasnogórskie śluby narodu z 26 sierpnia 1956 roku. Ta rota ślubu była złożona w 300. rocznicę ślubów królewskich Jana Kazimierza. I ksiądz prymas, znając dobrze historię, pomimo tego, że siedział jeszcze w Komańczy, w tym ostatnim miejscu uwięzienia, napisał te przepiękne śluby narodu polskiego. Umieściliśmy je między innymi po to, że one nie zostały zrealizowane. Chcemy przypomnieć historię Polski, że jak nie zostały zrealizowane śluby królewskie Jana Kazimierza, to później był XVII, XVIII wiek i był czas rozbiorów. Archidiecezja warszawska sporządziła oraz przesłała do Watykanu dokumentację dotyczącą cudu, jaki dokonał się za wstawiennictwem kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jeśli zostanie on uznany przez kongregację do spraw beatyfikacji i kanonizacji, będzie to kluczowy moment do uznania prymasa tysiąclecia błogosławionym. Sprawa dotyczyła młodej dziewczyny, kandydatki do zgromadzenia zakonnego, która mając 19 lat zachorowała na raka tarczycy z przerzutami i choroba się rozwijała. Jedna, druga operacja była, potem myślano o trzeciej operacji, ale by już była kompletną kaleką, jeżeli by przeżyła. Siostry jej bardzo intensywnie się modliły, to jest marzec 1989 i nastąpił przełom. Guz, który się zrodził w gardle, zniknął i ona wyzdrowiała. Pozostała pod ciągłym badaniem przez 20 kilka lat Instytutu Onkologicznego w Gliwicach i badania stwierdzały, że nie ma markerów raka. I ona do dziś jest siostrą zakonną, ma 40 kilka lat, przytomną, inteligentną, pracowitą i tak dalej. I to wszystko zostało, zebrana dokumentacja i opracowanie przez lekarzy leczących, przez biegłych lekarzy i tak dalej. I opinie wszystkie są w Rzymie. Podczas jubileuszu 90-lecia święceń kapłańskich Stefana Wyszyńskiego wierni zgromadzeni w kościele w Zuzeli modlili się o jego szybką beatyfikację. W uroczystości uczestniczyli także ordynariusz diecezji łomżyńskiej, biskup Janusz Stepnowski i biskupi seniorzy Tadeusz Zawistowski i Stanisław Stefanek, biskup białostocki Stanisław Ozorowski, biskup diecezji warszawsko-praskiej Henryk Hozer, rodziny Wyszyńskich i Karpiów, przedstawiciele Akcji Katolickiej oraz Stowarzyszenia Civitas Christiana, rycerze Kolumba, rektor oraz pracownicy naukowi Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, parafianie i pielgrzymi.